Każda nasza obecność na pogrzebie zawsze jest wyrazem pamięci, wyrazem wdzięczności, jakiejś solidarności z tym, który od nas odchodzi. Ale też przychodzimy często na pogrzeb, żeby w jakiś sposób, chociaż w tym drobnym geście, spłacić dług wdzięczności wobec tego, który odchodzi, który jest naszym bliskim, którego żegnamy. Na tym pogrzebie myślę, że wszyscy tak czujemy, że wszyscy mamy jakiś dług wdzięczności, coś do spłacenia wobec Kamilka. Mamy jakiś dług zadośćuczynienia za niewyobrażalne krzywdy, smutki, trudne jego życie, jakim w swoim dziecięcym życiu musiał znosić ten mały chłopiec. Ale Słowo Boże nam mówi, że tam, gdzie rozlewa się cierpienie i grzech, tam natychmiast Bóg wylewa jeszcze więcej łaski i miłości. Ta wiadomość o cierpieniu Kamilka, o jego walce o życie, tak szybko rozlała się między ludźmi. W milionach głosów wyrażonych w gazetach, radiu, telewizji, w mediach społecznościowych, w naszych prywatnych rozmowach. Nawet tam, gdzie ten głos wydawał się być głosem oburzenia, zdenerwowania i wściekłości wobec tej tragedii. Myślę, że nawet ten głos był wyrazem jakiegoś pragnienia miłości, jakiegoś smutku, że miłość może być poraniona, że miłość może być skrzywdzona, że ktoś zamiast kochać, może mu zabraknąć tej miłości. Zwykle przychodzimy na pogrzeb z wdzięczności i z jakimś zadośćuczynieniem. A jak możemy dzisiaj wszyscy tutaj obecni i wszyscy, którzy tak żywo są zainteresowani życiem i losem Kamilka, jak możemy spłacić dług miłości wobec niego? Zwłaszcza teraz, gdy stoimy, siedzimy przy jego trumnie, gdy po ludzku wydaje się, że on po swojej bohaterskiej walce o życie jakby po ludzku przegrał. Na pewno nie spłacimy tego długu wdzięczności jakąkolwiek formą nienawiści, chęcią odwetu, chęcią zemsty. Przecież Kamil stał się właśnie takim symbolem i ofiarą takich niepohamowanych postaw, niepohamowanej złości, nieukierunkowanych emocji. Przecież czego on, jak każde dziecko, pragnął w życiu najbardziej? Najbardziej pragnął pewnie miłości. I na tą miłość czekał, oczekiwał, tej miłości szukał. Dlatego z pewnością żadna nasza forma złości i nienawiści nie będzie żadnym spłaceniem długu, bo on nie nienawiści potrzebuje. Nie wzajemnych oskarżeń i złości, nie roztrząsania i rozpamiętywania, ale wzrostu naszej wzajemnej miłości wobec siebie. Z pewnością musimy się wszyscy domagać w świecie sprawiedliwości, sprawiedliwej oceny osób, instytucji, wspólnot, ale wszyscy przecież jakoś zawiedliśmy. Nikt z nas wobec losu Kamilka nie jest pewnie bez winy. I choć te nasze winy różnie się rozkładają, różne mają gatunki i ciężary, ale kto z nas jest bez winy? Ale kto z nas w bliższym lub dalszym odniesieniu mógłby powiedzieć, że naprawdę zrobił wszystko? Dlatego też nie spłacimy długu, jeśli będziemy rzucać wzajemnie oskarżenia i wrzucać jeden w drugiego jakiekolwiek kamienie. Musimy z pewnością wszyscy, bo jego los, jego cierpienie, walka o jego życie stały się dla nas wszystkich symbolem. Musimy pewnie znowu się przyjrzeć, może przemyśleć różne, ale autentyczne i konkretne środki pomocy, formy pomocy dzieciom, ochrony dzieci w rodzinach, w szkołach, w ośrodkach pomocy społecznej i sądach, w kościele, w parafiach,
we wspólnotach mieszkaniowych, sąsiedzkich, w blokach i na osiedlach. Ale wiecie dobrze, że nie ma takich procedur i nie było i nie będzie, które by ostatecznie i raz na zawsze wyeliminowały ludzką słabość i ludzki grzech, ludzką obojętność. Jak więc możemy odpowiedzieć, żeby jakoś zadośćuczynić? Jak możemy odpowiedzieć i jakoś spłacić ten dług wobec sytuacji Kamilka? Jak możemy i powinniśmy spłacić ten dług wobec jego cierpienia? Cierpienia, które myślę, że dla nas wszystkich stało się symbolem nie tylko jego osobistego cierpienia, ale cierpienia tylu dzieci. Tylu dzieci na całym świecie, w Polsce i wszędzie indziej. Jak możemy spłacić i jak możemy zabezpieczyć los wszystkich dzieci? Przychodzimy dzisiaj i otaczamy Kamila przy ołtarzu, sprawując Eucharystię, na której Jezus oddaje życie. A przecież nie kto inny, tylko Jezus stał się też ofiarą ludzkiego grzechu, ludzkiego zła i nienawiści. Przecież nie kto inny, jak Syn Boży Jezus Chrystus został tak mocno okaleczony, sponiewierany, zbity aż na śmierć. Ale jak Jezus na to wszystko odpowiedział? Bo Jezus chce nas dzisiaj na tym pogrzebie właśnie takiej odpowiedzi nauczyć. Nie zamieszkajcie w śmierci, ale przeżywając tę śmierć, zamieszkajcie w miłości. Rzeczywiście niech to wydarzenie smutne, bolesne, wstrząsające dla nas wszystkich, niech będzie dla nas pytaniem o autentyczność, prawdziwość naszej wzajemnej miłości w różnych odniesieniach. Najpierw w tych rodzinnych, w małżeństwach i rodzinach, bo tak naprawdę tylko miłość może być profilaktyką. Tylko prawdziwa miłość może dać dziecku to, czego najbardziej w życiu potrzebuje. Dlatego my tutaj, na pogrzebie Kamilka, przypatrzmy się naszej wzajemnej miłości w relacjach. Miłości, która nie jest obojętnością, ale zaangażowaniem i troską, zwłaszcza o tych najbiedniejszych. Czyśmy nie zobojętnieli? Czyśmy się czasem nie zamknęli tylko w przestrzeni własnych ogródków, własnych domów? Jak możemy spłacić ten dług? Jakimś wyrwaniem z tej obojętności w naszych relacjach, wrażliwości w miłości i wreszcie też w tej społecznej miłości. Bo być może właśnie to, co się stało z Kamilkiem, obudziło w nas tyle odruchów miłości. Tylu z was tu jest. Przyszliście tutaj z odruchu miłości. Każdy z was chce tę miłość wobec Kamilka jakoś wyrazić. Kwiatem, modlitwą, maskotką, balonem. Przecież to nie są tylko gadżety, ale jakieś manifestacje naszej miłości. Ale właśnie to wydarzenie woła o miłość. Ale nie miłość jakąkolwiek, bo my o miłości potrafimy dużo mówić i dyskutować. Ale Jezus nam mówi, że Jego prawdziwa miłość jest wtedy, gdy zachowujemy Jego naukę, gdy zachowujemy przykazania. Bo jak kochamy bez zasad, bo jak kochamy jakkolwiek i bez Bożych przykazań, to ta miłość zamiast dobra może przynieść nieszczęście i tragedię. Kamilku drogi, w tych ostatnich tygodniach poszerzyła ci się twoja rodzina. Nagle miałeś tyle odruchów miłości. Dzisiaj pewnie chciałbyś podziękować wszystkim, którzy się w tym czasie za ciebie troszczyli, modlili, którzy jak mogli próbowali ratować twoje życie, choćby w Centrum Zdrowia Dziecka na Śląsku, w Katowicach. Dziękujemy za te ostatnie tygodnie. Dziękujemy za to dziś. A jesteśmy tutaj pełni nadziei, bo Jezus przed chwilą nam powiedział, tobie i nam, nie zostawię was sierotami. Nie zostawię. Im bardziej wam na ziemi brakowało miłości, tym szybciej i więcej obdaruję was swoją miłością.
proszę was wszystkich, dziękując za to, że jesteście, za każdy odruch waszej solidarności i miłości. Choć ta śmierć nas wstrząsnęła, zabolała, wycisnęła tyle łez i tyle różnych sądów i myśli, to nie zamieszkajmy w tej śmierci, ale zamieszkajmy w miłości. Bo jeśli Kamilek o coś by chciał nas wszystkich poprosić, i bliższych, i dalszych, to o taką autentyczną, mądrą, zdrową miłość. On woła o miłość. I niech nasze pragnienie miłości nie skończy się tylko na tym pojedynczym wydarzeniu, na tym pojedynczym przeżyciu, ale wytrwajmy w tej miłości wobec każdego dziecka i każdego człowieka. Braliśmy się, Kamil, do mszy świętej za twoją duszę na biało, bo nawet Boga nie musimy prosić o życie wieczne dla ciebie, bo nawet Kościół w to wierzy, że takie dzieci jak ty idą prosto do nieba. I choć może nie powiększyłeś grona aniołków, dlatego że aniołem nie jesteś, tylko człowiekiem, ale aniołowie ciebie z radością przyjmują do swojego grona i wszyscy, wierzący i niewierzący, możemy być pewni, że doświadczasz teraz takiej miłości, która leczy wszystkie twoje rany, wszystkie twoje smutki. Jesteś teraz w takim domu, gdzie już nic nie boli, gdzie niczego nie brakuje. Jest tylko pełne miłości spojrzenie Jezusa i samych dobrych, świętych ludzi. Jak będziesz tam między aniołami, jak zobaczysz Jezusa, to pomódl się za wszystkie dzieci, którym może jest ciężko, to pomódl się za nas, żebyśmy się nie zatrzymali na twojej śmierci, ale zaczęli prawdziwie i mądrze kochać.